No mamy już zlustrowanych wszystkich siatkarzy reprezentacji. Wojtek, wystawiłeś, no, koniec roku szkolnego się zbliża, im stopnie po trzech kolejkach fazy grupowej Ligi Światowej. Teraz chciałbym porozmawiać o powrotach, bo też z czwórki zawodników, którzy zrezygnowali z kadry, Paweł Zagumny, Michał Winiarski, Mariusz Wlazły oraz Daniel Pliński. Z tego co wiadomo, no to tych dwóch jest bardzo blisko tego, żeby do reprezentacji wrócić. Michał Winiarski wyleczył się, to była jego pierwsza od dłuższego czasu taka przerwa, gdzie nie leczył kontuzji, a tak naprawdę dochodził do siebie po bardzo trudnym sezonie, a więc Michał Winiarski jest gotowy, zresztą zgłosił to selekcjonerowi, no i najprawdopodobniej wystąpi w Pucharze Świata, podobnie jak Paweł Zagumny. A kto wie, być może nawet Paweł Zagumny uda się go ściągnąć na Mistrzostwa Europy. Czy to nie będzie za mało czasu? To pierwsze pytanie, a drugie, czy oni mogą pomóc kadrze w naprawdę dużym stopniu? Ja sądzę, że tak. Podzielam Twoje zdanie. Obaj zawodnicy w pełni zdrowi, przygotowani, czyli w będącej formie, absolutnie, absolutnie tej drużynie będą przydatni, bardzo przydatni. No myślę, że Paweł Zagumny, zacznijmy od rozegrania. Jest zawodnikiem, którego zastąpić na razie jest bardzo trudno. On prezentuje całkiem inny styl gry niż nasi rozgrywający wcześniejsi. Tutaj mówię o Grześku Łomaczu i o Łukaszu Żygadle, bo Paweł Wojcki jednak grał mało, bo jeśli chodzi o sam styl, to akurat Wojcki ma taki styl troszeczkę zbliżony do Pawła, czyli więcej kombinacji, więcej szybkiej gry i tych przyspieszeń. Natomiast jeśli chodzi o Winiarskiego, no to jest zawodnik, który by dał trenerowi niesamowitą jakby skalę, rozszerzyłby mu zakres działań taktycznych. Jeśli mówimy o pozycjach, no to Bartosz Kurek nie ma takiego naturalnego zmiennika. Winiarski to nie jest zmiennik pod Łukasza, pod Bartka Kurka. To jest zawodnik raczej techniczny, z dobrym też atakiem, z dobrą zagrywką, ale ten jego atak wiemy, że nie z wysokich piłek. Szukamy cały czas drugiego zawodnika z takim uderzeniem. I tutaj chyba jednak Kubiak będzie zawodnikiem, który będzie umiał uderzyć z piłek z tego pipa, z piłek troszkę podwyższonych, może nie tak wysokich jak ja, jak Kurek, bo on takiego zasięgu nie ma, ale on się takich akcji nie boi. I tu trener by miał naturalnych zmienników. Winiarski stałby się albo zmiennikiem, albo zawodnikiem szóstkowym na pozycję właśnie Ruciaka. I tutaj byśmy mogli, no tu trener by miał kapitalne miejsce do rotacji i do dyspozycji. Poza tym od zawodników wszechstronnych właściwie się buduje grę. No, rozegranie i zawodnicy wszechstronni to jest ten kręgosłup. A nie ma chyba bardziej wszechstronnego zawodnika w Polsce niż Michał Winiarski. Tak, no bardziej z takim ogranego, doświadczeniem. Tak jest, na tej pozycji z tymi warunkami fizycznymi. Także mówię, no trzymać kciuki za Michała, za jego zdrowie. I dobra dyspozycja fizyczna jest niezbędna, żeby on grał, żeby połączył swoje wszystkie wartości techniczne, taktyczne, jednak z niezbędną fizyką, którą musi prezentować, żeby mieć mocniejsze uderzenie, troszkę mocniejszy wyskok, być dynamiczniejszy w grze i wtedy wszystko będzie się układało dobrze. Ale ten czas, który miał, prawdopodobnie pozwolił mu się odbudować. Czas, Przemek, będzie dobry, bo jeśli teraz oni, z tego co słyszę, Michał pracuje indywidualnie, to nie jest leżenie, to nie jest wakacje, takie siatkarskie byczenie się, tylko to jest jakaś praca wykonywana. Jeśli teraz trener Anastazji po lidze światowej, po finale, który skończy się 10 lipca, da wolne, zdaje się, do 25 według mojej wiedzy lipca i ci zawodnicy 25 lipca zaczną trenować, to jest naprawdę 7 tygodni przygotowań do Mistrzostw Europy. Dla porównania powiem, że większość klubów szykujących się do rozgrywek plus ligi mniej więcej pracuje w 8-10-tygodniowym systemie przygotowań przedsezonowych, czyli powinno wystarczyć i powinni być gotowi. Na pewno się przydadzą i na pewno też oni wiedzą, że ta grupa stworzyła dobry, nowy klimat do pracy i oni się będą musieli też w jakiś sposób do tej pracy podporządkować i myślę, że zgodzą się na warunki stawiane przez trenera. Nie mówię o Mariuszu Wlazłym, bo też trener Anastazji w rozmowie z Marcinem Lepą, Marcin będąc tu w studio, to mówił, powiedział, nie zajmujmy się tymi, których nie ma i którzy nie chcą grać w reprezentacji. Ponieważ Winiarski i Zagumny zgłosili swoją chęć pomocy w dalszej części sezonu, no, Wlazły z tego, co selekcjoner przekazywał, tego nie zrobił, więc czy przy tych kłopotach, tak jak na które ty wskazujesz z kolei, z tą regularnością, nie przydałby się taki zawodnik jak Wlazły?
To jest tak, no dzielimy zapałkę na czworo teraz, bo z jednej strony no, stawiamy tezę, że Mariusz Blazły jakby nie pała chęcią do... Dlatego nie wiemy, czy... No właśnie, no ja też nie chcę tutaj wkraczać w tą strefę nie, tak bardzo dlatego, delikatną. Dlatego to zostawiamy, moje pytanie brzmi... Czysto sportowo czy Mariusz Blazły tej drużynie by się przydał na 100%, no bo wiemy jak Mariusz Blazły grać potrafi. I też jest po jakimś odpoczynku jak Michał Winiarski i Paweł Zagumny. Znowu robię założenie, jeśli Blazły jest gotowy od strony fizycznej, podjąć 7-8-tygodniowy okres przygotowań i wytrzyma w zdrowiu, a trener uzna, że jego forma jest odpowiednia, to nie widzę żadnych przeciwwskazań, a twierdzę wręcz, że to by dopiero nam dało możliwość uwolnienia Zbyszka Bartmana od tej roli, w której się teraz znalazł, a właśnie przeniesienia go jako dublera pod Bartosza Kurka. To by była wymarzona para Bartosz Kurek-Bartman jako zmiennicy, a Ruciak, Kubiak, Winiarski na tej pozycji. Wtedy rywalizacja na tych pozycjach byłaby kapitalnie zamknięta. No i wtedy byłoby mistrzostwo no, Europy trener, obronione. Nie, trener pewnie. Miałby pełne naprawdę możliwości. Nasze są. Ja myślę, że jeszcze i o Danielu Lupińskim też nie zapominajmy. No tak, bo to jest doświadczenie na tej pozycji środkowego, pewna umiejętność współpracy z obroną, jedne, dwie dobre akcje w końcówkach też by się przydały. Ja cały czas na tych zawodników liczę, życzę im zdrowia i myślę, że już zgłodnieli do siatkówki i wakacje zaczęły im się dłużyć i całą czwórkę bardzo chętnie bym widział w przygotowaniach do Mistrzostw Europy, a czy trener będzie ich widział w zespole, to już jest całkiem inna sprawa. No też bym tak chciał, to wtedy Anastazji miałby pełen wachlarz. Dziękujemy drodzy Państwo, to było podsumowanie wydarzeń siatkarskich minionego tygodnia. Wojciech Drzyzga. Dziękuję, kłaniam się. Przemysław Iwańczyk, do usłyszenia, do zobaczenia.